Ohajo, z tej strony Kirito i witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Mortal Kombat Complete Edition. Dokładnie tak, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku przejrzeliśmy znowu dwa chaptery. Jeden, gdzie graliśmy Skorpionem i dowiedzieliśmy się o konflikcie między klanami Shira i Ryu a Lin Kuei. Oraz Cyraxem, gdzie poznał po prostu, aby bardziej zobaczył, przez co został wynajęty oraz jakie klan Lin Kuei ma wobec nich plany. Oraz dotarliśmy do kolejnego chapteru, gdzie gramy jako Liu Kang i mamy się właśnie zmierzyć z Ermakiem. A więc nie przedłużamy i zaczynamy. Ogólnie to powiem wam, że jeżeli dobrze pamiętam ogólnie fabułę Mortala, to może być w sumie jedna z ostatnich walk, ponieważ może nie na tą serię, ale ogólnie z ostatnich walk, jeżeli chodzi o ten pierwszy turniej. Bo jeżeli ktoś wie, no to bossem tej gry jest Shao Kahn, a jak wiecie, być może też nie, niekoniecznie on się pojawia w pierwszym turnieju. Według ogólnie fabuły Mortala. I patrzcie, że tutaj mogę się czasem zaciąć, ale po prostu chodzi o to, że jak widzicie, Ermac nie jest łatwym przeciwnikiem. Jego teleportacje naprawdę robią czasem robotę i nawet na średnim może być poważnym przeciwnikiem dosyć. Ogólnie Liu Kanga jako postać, nie powiem, że nie lubię jakoś bardzo, ale czasem sobie nim tradowanie jakieś tam kombosy. Oj, na przykład takie coś jeszcze potrafię wykonać. Ale powiem wam, że jakoś Liu Kanga, niby on jest według, wiecie, historii kimś ważnym, ale jakoś zawsze go nie mogłem brać jako taką poważną postać. I tu jakoś sobie jego głos podczas ataku, który słyszycie jaki jest. Ale po prostu, nie wiem, jakoś on mi nie pasuje na taką główną postać. Właśnie na taką poboczną mimo wszystko. Nie pokonaliśmy twórcy Shao Kahna. Ale to chyba też jeszcze nie jest koniec turnieju. He is a greater threat than anticipated. I will ensure he does not reach the final challenge. No i chyba będzie nas czekać walka z Kitaną, z tego co tak słyszę. Jak słyszeliście, Kitana teraz zarzekła się, że postara się, żeby Liu Kang nie dotarł do ostatniego etapu turnieju. On będzie na okach Borajczo. Wybaczcie, dobra, że to jest postać, której jeszcze bardziej nie da się traktować poważnie. O, widzę z początku. He must win. Those are my last words before I die. I believe it is you who must win. Czyli Liu Kang jest wybrańcem. Was forged by the Elder Gods. It cracked here in the present. Przynajmniej tak Raiden sądzi. If we choose wisely, the future will be secured and the cracks healed. I trust you will make the right decisions. We must trust in the Elder Gods, Liu Kang. No to akurat bym się spierał, czy rzeczywiście Liu Kang musi wygrać, skoro wiecie. Medalion nadal pęka, mimo że dokonaliśmy kilku zmian w czasie i tak dalej. Walka Sonii z Raidenem i tak dalej. I z tego co patrzę, chyba rzeczywiście będzie nas czekała walka z Kitaną. Ja to już nie był taki pewny siebie. I ogólnie jak już jesteśmy przy drugiej walce, no to jak sobie już mogę się bardziej rozgadać, to powiem wam, że bardzo wielkie pozdrowienia śle do osoby, i przepraszam, jeżeli teraz przekręcę twój nick, ale nie wiem jak chcę, żebym go czytał, Budrysa albo Burdys4, z którym mam pogawędkę pod ostatnim odcinkiem. Naprawdę powiem, że bardzo miło mi się rozmawiało i dziękuję ci za tą rozmowę, bo naprawdę bardzo miło spędziłem czas pisząc z tobą to takie komentarze. Fajnie się to robiło. I tutaj takie pytanie do was, czy chcielibyście mieć ze mną taki kontakt może poza sekcją komentarzy i czy chcielibyście, żebym założył, wiecie, takiego, dajmy na to, po prostu Discorda, żeby mieć po prostu kontakt z widzami, którzy na przykład by chcieli ze mną porozmawiać albo coś.
Dobra, w ostatnim momencie udało mi się zablokować. Po prostu wiecie, po tym, że nie zawsze ma jakieś komentarze takie, wiecie, gdzie ktoś rzeczywiście jest ciekawy o moje zainteresowanie daną grą, no to po prostu pomyślałem, że może jest kilka widzów, którzy chcieliby na przykład tym muzynom popisać albo coś. Więc myślę, że Discord mógłby być całkiem niezłym pomysłem. Tylko wiecie, niestety nie, mój czas nie jest tak jak to można powiedzieć z gumy, więc nie zawsze mogę mieć czas, ale jeżeli będę miał i rzeczywiście znajdzie się grupka osób, która by chciała mieć ze mną taki kontakt poza odcinkami, no to nie widzę żadnych problemów. I oczywiście może tak jeszcze powiem, co odnośnie tego Borajczo, co mam pomknięte, i przepraszam tę przerwę. Powiem wam, że nie rozumiem, w jaki sposób nauki Borajczo mogły pomóc Liu Kangowi. Bo pewnie kojarzycie Borajczo, bo jeżeli graliście w innym modelu, to na pewno go kojarzycie. Powiem wam, że nie rozumiem, w jaki sposób jego nauki mogły pomóc komukolwiek. Na przykład Shujinko z Mortal Kombat Deception. Też się użył od niego, a pamiętacie jak skończył. Tym bardziej zakończył się z Mortal Kombat X. Widać, że on często po prostu niż, wiecie, stoi przy swoich ideałach, stawia na ideały po prostu innych i pomaga tym, którzy mają większe prawdopodobieństwo zwyciężyć. Po prostu woli stawać po silniejszej stronie niż, wiecie, niż po prostu ponad za swoimi ideałami. To jest bardzo głupie, naprawdę. Przynajmniej z punktu widzenia Borajczo. Nie no. Why would I do that? I came to kill you. I have failed my father, my emperor. Shao Kahn is your father? I have just dum dum dum. Kill me. I will not. This encounter never took place. You have disgraced no one. Wiecie, niejako odbywa się poza turniejem, więc to też prawda. Tej walki nie było oficjalnie. I hope you meet again. Under different circumstances. Ogólnie też powiem wam, że nie wiem, czy widzieliście, ale w pierwszej walce Liu Kang miał trochę, przynajmniej mi się tak wydawało, inny ubiór. Nie wiem, czy to też nie dotyczy się tego, że po prostu w pierwszej walce miał trochę inny ubiór z racji tego, że miał po prostu ubrany kostium, który odblokowuje się dopiero po przejściu tego, po przejściu drabinki nim. Jeżeli się mylę, to wybaczcie, ale po prostu wiecie, staram się tutaj powiedzieć takie ciekawostki, które wyłapuję. Scorpion. Że to mi się trochę nie podoba, że muszę walczyć z nim, no ale cóż. Gra tak chce, więc muszę. I czeka chyba w takim razie handicap. No niekoniecznie. Wiecie, ja myślę, że tu może być też nawet wątek taki, że Skorpion bardziej niż podąża teraz za wolną wolą, po prostu, wiecie, jest niejako kontrolowany myślę przez Quan Chi'ego. Skoro to Quan Chi go wskrzesił, no to niejako chyba powinien mieć nad nim jakąś tam ten, nad nim jakąś tam kontrolę. I nie wiem, czemu użyłem teraz tego, użyłem teraz Breakera, bo Breaker jest w tej grze bezużyteczny, ale nie wiem, czemu go użyłem, po prostu chyba po prostu za często wciskałem ten przycisk. Po prostu wiecie, staram się teraz skupić trochę na tej walce, bo to jest chyba najtrudniejsza walka, albo jedna z najtrudniejszych, no bo Scorpion już sam w sobie jest groźnym przeciwnikiem, Quan Chi tak samo. No i widzicie, jak on już kliknie teleporta, to nie da się praktycznie nic zrobić. To jest tutaj kaplica. No super, jak dokąd go przeskoczyłeś, naprawdę, nie zmieniaj się. Aj. No. Ja tak próbuję myśleć taką taktykę, dlatego tak od niego rzucam tym, ale widzicie, szanse, żeby ta walka była jakaś łatwiejsza, są nikłe. Szczególnie, że oni się zmieniają w taki sposób, gdzie mogą mnie od razu zaatakować. No widzicie, praktycznie jest zmiana i praktycznie dostaję atak na mordę już wtedy. Aj! Jedynie tym rowerkiem mogę sobie zaoszczędzić trochę czasu, ale to też nie jest coś takiego, co mogę jakoś łatwo... O! To już myślałem, że
Już wolę obrać stresu niż z tej czachy. Co ma Quan Chi. Dobra. Znaczy, że jeżeli się ucieszę, ale to może być ten moment, kiedy... Albo przepierdzielę, albo uda mi się jeszcze wygrać. Tylko muszę go trafić. Dobra. I teraz... Ah! Jakby ten headbutt wszedł, to bym była wygrana. Dobra, próbujmy jeszcze raz. Dobra. Mam cię. Tylko teraz nie użyć kontry jak idiota. Wtedy będzie dobrze. Dobra. Pięknie. Teraz tylko nie dawać mu... Dawać mu wykonać jak najmniej ciosów i będzie do odratowania. Ech, znowu przeskoki. Znowu X jest marnowany. Jeszcze kurna ulepszonej teleportacji musiał użyć. Dobra. Teraz dawać mu jak najmniej ciosów wykonać. Nie. Dobra. I teraz... Yes. Wow. Nie powiem... Momentami te walki stają się naprawdę... Może zacząłem się trochę stawać na głowie, żeby cokolwiek móc tutaj zrobić. Nie dziwię się, że walki tak teamowe mogę czasem zlamić, bo widzicie, jakich dostaję czasem przeciwników. No, tak tutaj jeszcze sobie trochę... nie mówię, że sobie nabiję, ale jak widać, już sobie nie nabiję. I wiecie, to nie jest tak, że jakaś walka może być łatwiejsza albo trudniejsza. To praktycznie każda walka w handicapie zawiera tych silniejszych przeciwników. Sektor i Cyrax. Jak Cyrax jest jeszcze do ogarnięcia, to widzieliście, jakie sektor miał ruchy. Że może nimi po prostu spamować. Jeszcze jako takim okej handicapem była Kitana i Jade. Jeszcze je jakoś szło ogarnąć. To był jeszcze sprawiedliwy mecz, ale powiem wam, że ten to jest Quan Chi i Scorpion. Za cholernie jest sprawiedliwy. Udało się. Udało mi się coś tam. Tylko czemu dostał pierwszy chwyt? Nie wiem. Nie rozumiem tego, ale cóż, trudno. Dobra. Nie. O, przestał blokować. Dobra. Teraz tutaj. Widzicie? Jest dalej. Chcę go strzelić, a nie mogę, bo... Kurde, teleportacja daje mu niezniszczalność. Albo jakąś osłonę, albo jakiś pancerz. Inny jeszcze. Znaczy niezniszczalność, bo... Czy ty możesz przestać? Tak, jak tą walkę też przegram, to ostatnia szansa i po prostu... Przychodzę do was, jak już to pokonam, bo to nie będzie miało sensu inaczej. Dobra. No, ja muszę chyba kłócać cały czas. Nie! Teraz... Jeden zły ruch i po mnie! Udał się tym kopem! Yes! O! Dobra! Ohohoho! Weź zaszło komentowałem, ale... Nie powiem, było naprawdę gorąco. Czyli walka chyba z Goro się nam szykuje. Ta. Już widzę, jak że mówi do Groty, no to... Już widzę, że to będzie walka Liu Kang kontra Goro. Czyli chyba aktualny champion. Zresztą nie mylcie championa niejako z organizatorem turnieju. Bo niejako organizatorem jest niejako Shao Kahn, ale wiecie, Shang Tsung jest tym. Shang Tsung jest... Nie czempionem, a jest czymś w rodzaju takiego, wiecie,
szefa na tym turnieju? Coś w tej roli. A właśnie czempionem jest Goro. I know who you are. I am ready for you. I will give you a warrior's death. Round... No i Liu Kang kontra Goro. I powiem wam, że z Goro jest taki problem, że... Jeżeli myślicie, że Shao Kahn jest najtrudniejszym przeciwnikiem, to macie rację. Ale Goro jest za chwilę po nim. Shang Tsunga jeszcze jako tako da się ogarnąć. I Shao Kahna tak samo, ale Goro to jest po prostu pierdzielone monstrum. Cztery ręce, częsty pancerz, X-ray zabijający 3/4 życia. No po prostu... Mówię, z nim walka jest zawsze przerąbana. Zawsze ma mega, ale to mega mocne ruchy, jak widzicie. Każdy jego atak boli. Żaden nie jest tak, że wiecie, że zabiera jakąś spoko liczbę obrażeń. I widzicie, patrzcie jak nasz X-ray jeszcze mało jemu zadaje. Nie dość, że jego X-ray zabiera masę życia, to jeszcze nasz może go co najwyżej, nie wiem, poskładać po piętach co najwyżej. Znaczy wiecie, jeszcze akurat Shao Kahn jest jeszcze większy problem, ponieważ Shao Kahn nie dość, że ma te wszystkie zalety, to on jeszcze spamuje. Goro przynajmniej jeszcze jako tako można trochę z nim normalnie walczyć. Widzicie, jakoś mało spamuje. Przynajmniej tutaj. Dobra, wygrana. I udało się w pierwszej próbie. Dlatego, że przynajmniej był jeden. No i co, wracamy. Pokazujemy, że wygraliśmy. Jest on taka niepewności, ale my już wiemy, kto zwyciężył. No właśnie. Liu Kang. Shang Tsung, only one fight remains. Face me in mortal combat. So be it. No właśnie, mówię, on jest bardziej niż kimś rodzaj organizatora takim... Nie czempionem, ale szefem po prostu, no bo wiecie, nie wiem jak to inaczej określić. Może, nie wiem, wiceorganizatorem? Tak, i główną zaletą Shang Tsunga jest to, że on po prostu potrafi się nas ścielić i dostaje na ten czas damage boosta. W Drabince jest ogólnie ciekawa sytuacja, bo w Drabince jest jeszcze taka sytuacja, że on może nie tylko odbierać się od nas niejako duszę na jakiś czas i zmieniać się w nas, ale drabinca może się zmieniać w losowych wojowników. To jest akurat całkiem ciekawe. Jak widzicie, może się wydawać, że trochę Art nie wygląda jak on, ale uwierzcie, w historii jeszcze będziecie mieli okazję zobaczyć go w tej formie. I będzie to wyjaśnione fabularnie, dlaczego. Aj, znowu go nie trafiłem. Chyba Liu Kang to będzie druga postać po Johnnym Cage'u, gdzie najtrudniej mi trafić X-Rayem. Dobra. Wygrana. Dziwicie się, dlaczego akurat Liu Kang nikogo nie zabił na turnieju i tak dalej, mimo że mógł zgodnie ten. Zgodnie z zasadami, bo każdego pokonanego przeciwnika można zabić, to Liu Kang tego nie robi z racji tego, że on po prostu jako wojownik Shaolin za wszelką cenę unika zabijania swoich wrogów. Jak jest jego kodeks Shaolin, po prostu nie może nic z tym zrobić, ale też jak widać po naukach nie chce nic z tym robić. No i w taki oto sposób pierwszy turniej dobiegł końca. Zwycięża Liu Kang.
No ale właśnie, to nie o pierwszy turniej chodziło Raiden. You failed me. 500 years I have waited. Now I must wait 500. I właśnie to jest Shao Kahn. Prawdziwy organizator do turnieju. No właśnie, rozkaz został wstrzymany. I teraz Shang Tsung ma wyjaśnić, w jaki sposób można zmienić zasady i niejako uratować swoje życie przed śmiercią. No i widzicie, znowu ma ten inny strój, jak przy walce z Ermakiem. To jest właśnie strój, który można wygrać walcząc z nim w drabince i przechodząc jego całą drabinkę po prostu. I że nawet drugi strój, czyli ten, który ma aktualnie na sobie, nawet bardziej mi się podobał od tego podstawowego. Nie wiem jak wam. I mamy szósty rozdział jako Jax. I do not understand why my amulet is further damaged. He must win. If not Liu Kang, then who? You got me. Not sure anybody could have done what he did. Made Shang Tsung look like a chump. Here to congratulate us on our victory, sorcerer. What? Shang Tsung? Tak, to jest właśnie teraz Shang Tsung po tych wszystkich zmianach. Przez wyjaśnienie Shao Kahnowi swojego planu, nie tylko udało mu się ocalić swoje życie, ale została mu przywrócona młodość. Shao Kahn will abandon his claim to it. Co mi się wydaje, że nawet jeżeli by wygra, że nawet jeżeli wygrają, Shao Kahn chyba nie zaprzestanie z podbojem ziemi. Szczerze, że Jax by nie mógł mu, wiecie, przywalić, żeby nie otwierał tego portalu. Okej. Jax walczy z katanami, ale... Czy... Kto jest naszym przeciwnikiem takim głównym? A. Czyli póki teraz Jax dostaje trochę... wpierdziel. Where's Sonya? Shang Tsung has taken her. We've got to find her. We must follow them. Shang Tsung has made it clear that Earthrealm will be under constant threat. A fajnie wyjaśnili to. Jedną rzecz, ale to wyjaśnię bardziej podczas walki może. Another vision? Yes. I saw Liu Kang win the proposed tournament. I believe we must attend. Ale nie musicie koniecznie podążać, no bo jak widzicie, podążanie nie pokazuje wam, że robicie coś dobrego. Właśnie powinniście bardziej zaprzeczać historii. Ogólnie właśnie powinni coś innego zrobić, moim zdaniem. No i mamy drugi turniej. I assume that's the big man himself. The wrestler guy with the cow skull on his head? And why aren't the Kung Fu twins here helping us? I sent Liu Kang and Kung Lao to free their Shaolin masters. I expected Sonya Blade to be here with Shang Tsung.
She better not have a scratch on. O, gdzieś zbliża się walka. No właśnie. I pierwszą walką będzie Jax kontra... No okej, ale lecimy przeciwnika może. A, czyli znowu Baraka. Będzie miał szansę zemścić się na jego pobratemcach, którzy... No spuści mu ciężkie manto. Ale fajne jest to, że mimo zmian w historii, no bo jeżeli znacie historię, to wiecie, że właśnie Jax dopiero właśnie w drugim turnieju walczył, to tutaj mimo, że pojawił się w pierwszym, to w ogóle nie walczył, no bo wiecie, jak się zaczynał turniej, to on był jeszcze więźniem i nie miał czynnego właśnie udziału w tym wszystkim. Więc tutaj akurat fajnie zrobili to z tym ten motyw i że trzymali się historii, że są zaparowana i tak dalej. I że wszystko niejako, no dalej trzyma się kupy, nie? Nie jest tak jak, wiecie, nie jest tak, że po prostu historia zostaje zmieniona doszczętnie. Nie trzyma się tego, co było w pierwszych turniejach. Tylko właśnie trzyma się, ale są takie lekkie zmiany. To się bardzo mi się podoba w tej grze. No. A masz? I macie, że mogę właśnie znowu tutaj w tym odcinku troszeczkę mniej komentować, ale... Jak wiecie, to jest akurat ten motyw, gdzie tutaj akurat przez jakiś czas trzeba było się skupić bardziej na historii. Dlatego też troszeczkę mniej gadałem podczas cutscenek, żebyście mogli się wczytać, o co dokładnie chodzi. Czyli po prostu w drugim turnieju musimy zwyciężyć, albo auto schłonie ziemię. No i X-Aid Jaxa, jak już pokazuje to, czemu by tutaj tego też nie pokazać. Tak, jego listę zabija prawie połowę życia. Takiemu normalnemu przeciwnikowi. Tell me, Major Briggs, do you and she do anything other than rescue one another? Your next opponent will be... Reptile? Czy co? Excellent. It seems I have a pressing matter to attend to. With the Emperor's permission. Czyli co? Z kim teraz takim rzeczy walczymy? Bo tak jakby... Nagle odechciało im się i po prostu stwierdzili, że... A rozchodzimy się, nie będzie kolejnego pojedynku. Ona właśnie... Sonya Blade. She is to be executed. My powers are compromised here in Outworld. But I will be able to transport us near enough to her. No właśnie, Sonya jest więziona, tak jak było powiedziane w Mortal Kombat 2. Więc niejako Rekwizera wciąż trzyma się kupy. To jest akurat, jak już mówiłem, fajne. I widzimy, co się dzieje po prostu cały czas pomiędzy niejako. Jeżeli nie są tylko te najważniejsze walki, ale też widzimy, co się dzieje ogólnie pomiędzy tymi walkami. Aha, czyżby jakieś pierwsze zgrzyty? So what's the deal with you and Sonya anyway? She's smoking hot. It's not like that. I'm her CO. Honey like that under my command? Oh, you'll want to stop talking now. No właśnie, pierwsze skrzyty pomiędzy sojuszem. But if it's not like that, then you won't mind if I... That's it. Time somebody shut you the hell up. Ta, pierwsze skrzyty. Pierwsze walki pomiędzy sojusznikami wcześniejszymi. Nie nabierz mnie na to, Johnny Cage. Poczekajcie chwilkę. Okej. Okay. Chyba się po prostu wiecie, muszę zerkać i patrzeć, czy czas nam po prostu jeszcze na walki pozwala. Żeby po prostu odcinek nie wyszedł za długo, ale jak tak patrzę, to jeszcze na spokojnie jest. No i użył Breakera, kontry. Które moim zdaniem bez sensu trochę w tej części, bo zamiast niej to o wiele lepszym zajęciem jest wykorzystanie dwa razy ulepszonego ciosu. Lepiej jest to o wiele zrobione w innych częściach, gdzie mamy oddzielny pasek i na korzystanie z mocniejszych ataków, i na korzystanie z obrony. Ale to wiecie, to już w innych częściach. I tutaj właśnie mówię, jak macie Breakera, to bez sensu, chyba że przeciwnik zna jakieś długie, wiecie, listy kombosów i tak dalej. Ale Breakera raczej nie opłaca się w ogóle używać. Już lepiej wprowadzić dwa mocniejsze ataki, albo po prostu naładować sobie X-Raya i... Co myślę o dokładnie to. Jax wins.
How you like that, Mr. A-List? Enough! Jackson Briggs, you will restrain yourself. Yeah, well, I... Someone approaches. Good. Mhm. Czyli to niczym by daje trwał, skoro ktoś się zbliża? The armory is restricted. You will leave now. Gonna have to ask nicer than that. No to mamy kolejną walkę. Trudniej, przepraszam, pan mi się rozłączył. Już jest okej. Okay. I mamy kolejną walkę. Jax kontra Jade. Aj. Jak się zastanawiam tym, że ja po prostu, jak ja kucam, bo chcę wyrzucić droga, to on czasem zamiast niskiego kopnięcia, to wiecie, to może po prostu użyć swojej umiejętności. Ja często robię tak na początku, że próbuję starać się po prostu wyczuć, jak walczy komputer. Jak widzicie, tutaj widzę, że Jade dąży albo do bliskich i szybkich ataków, albo do dalszych z użyciem tego jej całego bumerangu, czy co to tam jest. Bumerangiem tego nie można nazwać, ani nie znam się na tym uzbrojeniu, jakie mają bojowniczki, które walczą po stronie Outward. Jeszcze to. Zmniejszmy dystans. Wiecie co? Kopnięcie. I zobaczmy. Połowę życia? Nie zjedzie? No, blisko. Ale nie można ukryć, że bardzo silny jest to XA. Listen, Cage. Don't worry about it. A, że jednak nie ma sporów. We know where we are now, thanks to her. Yes, and where we must go. Let's do it. Come on, Cage. Nikt nie jest był odzdanie Cage'a. Może tam lubię pozyczonego Cage'a. What is it with your Shokan and underground cesspools? If you had not dishonored yourself by attempting escape, we would not be here in the sewer. Sonya! Guards, stop them! Okay. So much for the surprise attack. Właśnie. To jako takie trochę zrąbał. Ale jak tak patrzę, to chyba będzie mieli walkę Jax versus Shiva. Nie tak z tego wynika. Chyba, że ktoś się jeszcze inny pojawi. Ta, na to wszystko wygląda. Aj! Już chciałem po prostu nie doskoczyć, ale... Kombos nie wszedł. Znaczy, kombos. Technika. Czy jak tam woli coś nazywać. I znowu mamy pojedynek z panią Skok, która będzie nas prawdopodobnie albo po nas deptała, albo nas skakała. Albo nas miażdżyła, to też jest jakaś opcja. No i patrzcie, teraz jeszcze ze skoku przerzuciła na chwyty, nie? O! Chyba usłyszała, nie? No i znowu. Znowu sobie poskaczę i... Jedynie problemy z tym. Ej, halo, ale co to było? Dobra, wiecie co? Będę próbował z nią jeszcze normalnie walczyć, ale jak zacznie znowu spamić tym skakaniem albo tym łapaniem, to się wkurzę. Nie dam ci tupnąć. Dobra. O nie! Aj! Nie! Trafię? Nie trafię. Teraz trafię? A może teraz? A może teraz? Jest. Myślę, że po prostu dobijemy sobie jeszcze do końca ten chapter i po prostu skończymy. Patrząc, kto jest kolejnym wojownikiem. Bo tu jeszcze nie powinno być dużo walk. O nie! Dobra.
Uniknąłem. Dobra, no to można nieźle ją kontrować z tym. Szkoda, że dopiero teraz to odkryłem. You sure have a way with women. You know me. I'm a class act. Thanks. What took you so long? No, uwolnij ją, nawet przed końcem turnieju. Nieźle. That's weird. I've got two sets of readings, heavy tech signals, both of them. Technology. Czyli chyba Kay, no i ktoś jeszcze. We need to confront the source of each signal. We might discover the one whose victory I must ensure. Wait, what about us? What are we, chopped liver? What? Perhaps you are right, Johnny Cage. You will stay close to me. Great, I... Close as a shadow, and twice as silent. Czyli nie ma być cały czas cicho, po prostu i ma nie gadać, okej. Raiden, looks like you want to teleport yourself about 30 clicks that way. Oj, mamy rozdział 7. Gramy Smokiem. Jak widzicie, jest Sub-Zero, tylko to nie jest ten Sub-Zero, którego Skorpion zabił, a jest to brat tego oryginalnego Sub-Zero. We will find Shang Tsung. He will tell us all he knows. No myślę, że nawet jeśli to chyba ten... Chyba przekręci fakt na swoją stronę i obwinił wszystko Skorpiona, a nie Quan Chi, który mu niejako to pokazał i zmusił go do zabicia w ten sposób. O, widzieliście właśnie jako pożegnanie, też pozdrowienie, jakie używają Lin Kuei. Foolish to send his housemaid to interfere with Lin Kuei business. I am Kitana, princess of Outworld, and I deal harshly with sharp-tongued intruders. Round one. Fight! Czyli następna walka to będzie Smoke kontra Kitana i taką walką sobie przywitamy kolejny odcinek. No jeszcze nie będę przedłużał, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Przepraszam, jeżeli milczałem w niektórych momentach, ale rozumiecie sami, fabuła. Ale dobrze, nie przedłużając, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, serdecznie dziękuję za obejrzenie go. Jeżeli wam się spodobało, to oczywiście zachęcam do dania łapki w górę oraz do subskrybowania kanału. Łapka w górę oczywiście pomaga mi dojść do większej ilości osób, a subskrypcja po prostu pomaga wam śledzić mój kanał. A już nie przedłużam, żegnam się z wami Kirito, no i trzymajcie się do następnych odcinków, na razie, cześć!